hej, gadam ci do was z Norwegii, ponieważ ostatni vlog, który próbowałam tu kręcić, wyszedł, także nie wyszedł, więc dzisiaj postanowiłam dla odmiany ponagrywać na bieżąco. Może będę miała większą motywację, żeby to zmontować. Jest dzisiaj wyjątkowo słonecznie, jak widać, mamy piękne widoki, a teraz z moim przewodnikiem idziemy na Ulrikę. Ty mi uciekasz, swoją przewodniczkę chciałam pokazać. To jest Anetka, jest moją przewodniczką. Dzień dobry, przywitaj się, Anetko. Szerpa Aneta, polecam się do dyspozycji. Weekend mnie nie lubi. Takie piękne widoki mamy. Ale przynajmniej nie pada. Anetka mi właśnie powiedziała, że to nie jest schronisko, tylko ktoś sobie chatę pierdolną po środku niczego. Musicie zobaczyć ten widok. Spójrzcie na to! Najpiękniejszy widok w Bergen. Tu mamy knajpę z najbardziej spektakularnym widokiem w okolicy. W tym miejscu też chciałam podziękować mojemu przewodnikowi. A ja ci dziękuję za plus. Tak wygląda moc, tak wygląda niemoc i nie mówimy tutaj o wadze. A w ogóle to jest sponsorka dzisiejszego odcinka. Aneta w drodze, najbardziej pozytywnie zakręcony blog i vlog w internetach. Zapraszamy serdecznie. Moi drodzy, tego nie zobaczyliśmy. Słuchajcie, byłyśmy na górze, była chmura. Schodzimy na dół. No, jest mniejsza chmura, ale za to jaki tu mamy piękny widok. No, to jak tu byłam w zeszłym miesiącu, to tu nic nie było widać. A teraz mamy tak pięknie. Pani coś do powiedzenia? Pani tak. Przewodnik? Filmik się załadował tylko do połowy, a potem tu się nie załadowało. Aha, zajebiście. Książki do adopcji, albo nie wiem po co. Na przystanku autobusowym. Edgar, dzień drugi. Jesteśmy przy Pałacu Królewskim. Aneta właśnie skończyła morsować, a ja zamoczyłam nogi i stwierdziłam, że pierdolę ten interes. Jesteśmy teraz w Gamle Bergen. Pada jak 150, czyli tradycyjna pogoda bergeńska.
Gamle Bergen to jest chyba jakiś skansen, ale Anetka, proszę zacytuj to, co powiedziałaś mi przed chwilą. Ale co? A, że Gamle Bergen niewiele różni się od zwykłego Bergen, ale na razie zauważyłam jedną różnicę. Firanki w oknach. W zwykłym Bergen nikt nie ma firanek ani zasłonek w oknach. Także okiem eksperta. Rzeczy, ale jest fajnie, ma to swój urok. Nie wiem, czy wam kiedykolwiek mówiłam, ale mam straszną słabość do architektury drewnianej i po prostu czuję się tu jak miś, który dostał po prostu beczułkę miodu. Beczułkę też mamy. O tam. Coś takiego charakterystycznego tutaj. Wszędzie są w porosty. Wszędzie. Anetka postanowiła nam wejść tam na górę. Ja stwierdziłam, że chwilowo odpuszczę, bo jak ona spadnie, to ona się połamie. Natomiast jak ja pierdolnę, to nie dość, że ja się połamię, to prawdopodobnie będzie pierwsze trzęsienie ziemi w Bergen, więc no nie ryzykujmy. Wieje. Mam nadzieję, że uda mi się to jakoś odszumić, ale przynajmniej już nie pada. To jest ten moment, kiedy zrozumiałam, że mumitki to są kuźwa norweskie. Aby ktoś mnie podsadził. Wnioskuję o zakup tej chałupki. Bardzo mi się podoba. Bardzo chcę ją w Bieszczadach. Wiecie, że można gdzieś kupić chlebajek takiego domku? Aneta, nie włamuj się ludziom na chatę. Nie mam wątpliwości, że mamy nuty. Nie, to nie są śnieguliczki. Przebiśniegi! Biedna gąska. Ktoś jej będzie musiał powiedzieć kiedyś, że jest adoptowana. Weganka steroryzowała kaczki. Może dziewczyny zjedli? Nie no, dziewczyny są z tej strony. Jak sami faceci. Są dziewczyny. No, ale większość jest faceci. Ale muszą mieć z tych bloków widok. No spójrzcie na tą wodę. Od Karaibów różni się tylko tym, że jest bardziej szmaragdowa niż zielona. Szmaragdowa niż zielona, brawo Aśka. Mam taką tradycję, że żeby zaliczyć, że byłam nad jakimś morzem, muszę chociaż nogi tam zamoczyć. Także idziemy zamoczyć Morze Północne.
Pizga. Powiem wam szczerze, że Aneta opowiada o wiele lepiej, co się tu wokół dzieje. Także zapraszam do jej filmiku. A ja mogę powiedzieć tylko tyle, że idziemy do jakiegoś fortu i jest bardzo ładny las. To naprawdę ładny las. Moi drodzy, są bunkry. Albo właśnie wbiliśmy się jakiemuś trollowi na chatę. Siema! Polecam! Zaraz tam wejdę! Chyba. Powiem wam, że fajnie jest zwiedzać takie miejsca opuszczone przez ludzi, gdzie się wdarła natura. No bo to daje taką nadzieję, że jak już się wykończymy jako gatunek, to świat sobie bez nas poradzi. Jest bunkier. Jak są punkty widokowe, to zawsze jest ławeczka, żeby sobie usiąść i coś zjeść. Nie wiem. Tak spekuluję. I na koniec dnia nam się rozpogodziło, mamy piękny zachód słońca. Wiem, że z tej perspektywy ciężko w to uwierzyć, ale zaraz zmienię kamerkę i zobaczycie. Albo mi się źle wydaje, albo te domy są częściowo zbudowane na palach. Znaczy, ten ma betonową podpływkę, ale u tamtego już takiej nie stwierdziłam. Wiesz co, kręcę. Ale zaraz ci zrobię. Knajpki, betony taki. Ja mam sobie tutejszą zupę rybną. I powiem tak, zupka była smaczna, natomiast porcja była mikroskopijna. Aczkolwiek się nią najadłam. Natomiast czy powtórzę to doznanie kulinarne? No nie bardzo, jednak 6 za zupę to dużo. W przeliczeniu na polskie 120 koron norweskich. Ale jeśli lubicie tak jak ja kosztować różne dziwne rzeczy, no to polecam. Dzisiaj pada, więc Aneta zarządziła, że będziemy zwiedzać podróżując środkami transportu. A że w Bergen jednym ze środkiem transportu publicznego jest statek, no to zaraz wsiadamy na statek. Generalnie całe to zwiedzanie skończyło się w ten sposób, że przegapiłyśmy swój przystanek. Prom nas zawiózł na jakąś wyspę, skąd najbliższy prom tej linii miałyśmy mieć o 17, a warto wspomnieć, że byłyśmy tam o 13. Na szczęście jakaś inna linia w ciągu godziny miała do tego porto przystanku zawitać, więc skończyło się tak, że wsiadłyśmy na gapę, na ten prom i wywróciłyśmy do Bergen. Zajebiście, grat pada. Idziemy morsować, albo jakby to powiedziała moja autokorekta, mordować. Pada. Humowe, jak widać, zapisują. Będzie fajnie. Tam byłyśmy, przy tych blokach. O tu.
Zobaczcie, jaka czysta woda. Będziemy się tu kąpać. Początkująca youtuberka rozbiera się dla wyświetleń. Niestety poległam, zamoczyłam się do pasa. Ledwo. Ale jak na drugie morsowanie uważam, że jest dobrze. Oczywiście jak wyszłyśmy z wody i się ubrałyśmy, to co? To się was pogodziło. Aneta hardcore popłynęła, ja zamoczyłam tylko dupę. Ale i tak było fajnie. Okej, powiem wam, że w taką pogodę w kratkę, gdzie jest troszkę słońca, troszkę deszczu, to Bergen nawet da się lubić. Ale ktoś ma super widok z balkonu. Zobaczcie, czy to nie jest teraz idealny? Całe takie osiedle z widokami na port. To jest ta czyli Bergen, która mnie kupiła. Po prostu mnóstwo pięknych, drewnianych takich, nie to domków, nie to kamieniczek. Ciężko stwierdzić, chyba raczej domków. No jest po prostu cudowna. Jeszcze nie pada, więc w ogóle jest super.